Cześć, witajcie na kanale Zalaminowani. Jesteśmy aktualnie w Lesznie. Stoimy w korku na Antidotum. Trzymałem mikrofon dosyć daleko, bo nie zapomniałem już, jak się nagrywa tego momentu zlotu w sadówce. Stoimy od godziny. Powinniśmy być dawno już na miejscu, no ale jak 30 tysięcy ludzi się zjeżdża do w sumie małego, znaczy, no nie, no małego miasta nie, ale takiego, wiecie, troszkę mniejszego, no to później się wszystko korkuje. No, ale w każdym razie jedziemy na Antidotum Leszno, na Air Show, samolot tej sprawy. No i zrobili przy tym kemping. No więc jedziemy, więc tu przyczepkę widać. Próbujemy dojechać. Próbujemy dojechać. Mam nadzieję, że dzisiaj dojedziemy. Niestety prognozują bardzo gwałtowne burze. Na szczęście już po godzinie 12, jak się powinno już wszystko zakończyć, więc mamy nadzieję, że to jakoś wszystko pójdzie. No i co? I pokażemy wam, jak to wygląda. Może w przyszłym roku dołączycie do nas, bo będą z nami jeszcze dwie niewiadówki, ale to wszystko zobaczycie. Znacie ich, ale to tam w swojej chwili. Jedni są trochę przed nami, ale niestety już ich tak, nie widać. Widzieliśmy ich na rondzie. Pozdrawiamy serdecznie. No i co? No i to tyle na razie. Tak. Ja byłem w końcu u fryzjera grać. No kurczę. Już mi nic nie stoi. Ja też byłam, ale nie widać. No, prawie wszystko nie stoi. No i co? A, wiemy, że na kempingu za dużo miejsca już nie ma. Jechać musimy, bo bilet mamy. No. Myśleliśmy, że wjedziemy plecami od tyłu, ulicy Szybowników. Nie, kosmonautów. Ale nas pokierowali jednak inną trasą, więc no niestety musimy, tak jak praktycznie myśleliśmy, że jakoś gdzieś tam mykniemy, ale no niestety... Jeszcze nie ma takich znajomości. No. Dobra, uważaj borowery, zaraz pojedziemy dalej. Każ mi stąd! No także no, jedziemy, ludzie przechodzą. A my... Czy on tym tirem tu chce jechać? Powiedz mi. On może nie wie, że jest ten zamknięty, chyba że jedzie do tych. O, widzicie? I tam koreczek. Ty mógł głośno karabin. Koreczek tam jest. No, a on pewnie nie wie, znaczy może w ten... dojeżdża może do zakładów pracy, bo oni mają przepustki, więc oni mogą... Chciałam wam pokazać może samoloty, ale... Nie widać. Nie widać. Także, ale to wszystko zobaczycie w swoim czasie. No tak! No. Będzie super! To powinno być bardzo krótki odcinek, bo musimy go szybko zmontować, ale no pewnie. Jak to mówimy, zawsze pewnie wyjdzie z pół godziny. No, dobra. Kończymy, bo to już tak trwa 3 minuty. To... Dobra. To widzimy się później. Jedyny plus to taki, że chociaż mamy widoczki, jak już latają. O, proszę bardzo. Leci do nas. Nie do nas, tylko w drugą. Nie, do nas nie. W tak. Drugą. Śruby tam robi, kurde. No. A korek jest tam, więc widać tam daleko, daleko. I drugi tam znowu. Cześć. Witamy w kolejnym dniu, niestety. Sobocie. Bo wczoraj się jednak nie udała pogoda. No troszkę się rozpadało. Troszkę bardzo. Bardzo, jak widać za nami tu chmury też są. No i co? Idziemy coś pooglądać. Samoloty. Jest z nami ekipa niewiadówkowa. Nie widać. Teraz agregat akurat. Proszę bardzo, są i oni. Wszyscy w komplecie. No to co? Idziemy pooglądać. Już widzimy, że helikopterek jeden startuje. Zaraz mu, ale wieje. Nie wiem, czy słychać, ale wieje dosyć. O, widać no, po włosach. Mamy nadzieję, że nie będzie burzy i trochę będzie lepiej niż wczoraj. Niestety nam się nie udało. Uważaj, kosz. Nam się niestety nie udało w ogóle wejść na imprezę, bo już padało. No. Także dwa razy po 5 dych poszło się no, do kosza. Bo niestety... Poleciało, tak jest. I to w niebo poleciało. No
Plus takiego kempingu, jak my jesteśmy, to jest taki, że ludzie, którzy wracali z tej ulewy, to wiecie, musieli na parki i też był problem i tak dalej, a my w sumie byliśmy i tak na kempingu, ale byliśmy poszli po prostu na kemping i siedzieliśmy u siebie. Nie musieliśmy się tułać po tych kempingach, w ogóle dochodzić, takie jakieś problemy były. No, my za dużo nie powiemy, by nas tam nie było, więc nie wiemy, ale... Dokładnie, my tu mamy około 4 minut i jesteśmy na przy przyczepie, tak? Bo pole kempingowe idziemy i dosłownie na... Tamte drzewka to jest kemping. Wesołe miasteczko tam, gdzie nie... No, za wesołym miasteczkiem od razu jest kemping, więc ze spokojem sobie można szybko z parasolem polecieć i już jesteśmy na miejscu. No w zeszłym roku, jak padało, to też lecieliśmy, zamykaliśmy, chowaliśmy wszystko, no i z powrotem wracaliśmy. Oj, oj. Ile? 30. O! Uczciwa kasa. Za darmo to uczciwa cena. A to są ci... Za darmo. O! To prawie uczciwa cena. Ja bym chciała z czarnym. Niebieska, mój ulubiony kolor. To tu mamy? No, to nie. Już się dobrali do sklepiku. Nie wiem, samolot. Home? Kto chce taką most? O, a to co to? Ale ta ma żółte, a ta ma czarne. No czarne są w spokojnie, ale mokre są. Taka jest ładna, fajna. Kupisz mi. Kupisz mi. Może później, może. A te są fajne, ta mi się podoba. Nie chcę wisiorek. Chcieć, a móc? Już? No. A ja poproszę też zadyszkę. Założysz mi od razu. Bardzo proszę. Dziękuję. Dobrze, że Kuba ma dużo kasy. Sponsor. O, najlepszy dla kierowców. Ale już się sobie kupiły. Czy ja to teraz założę? Ej, powiem wam tak. Ej, powiem tak. Odlotowe kobitki. Wleciał magnesik. Zleszna nie mamy, to więc kupiliśmy po prostu z Airshow. Tak. Bardzo ładne. Tylko już oczywiście mam robotę, bo mamy czarną ścianę w przyczepie z magnesami, tak więc tutaj będę musiał odciąć i ładnie na srebrno pomaluję, przynajmniej odrzutowce będą w kolorze, jakim powinny być. Powinny być, tak jest. A nasi gdzie są? Tu jest wózek. Zagubieni. Mamo! Ma 4. No bo to jest pilot, chyba. Dźmuchę, to jest cylinder. Siedziała ci. Jaki kopcony, jak on pala. Na klapach. No. Łogiń. 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 Łogiń na tłoki. Leci na nas. Leci! Leci na nas. No. Dobra, już się zdjęcie odpocznę. Zestaw nazywa Piorun? Gro? To jakaś karteczka jest. Nie za dużo. Ludzie pełno. To o to chodzi. To jest pług śnieżny.
Kocham policję. Ten czarny jest ładny. Dzieci będą płakać zaraz. Sakra, ci przestraszyłam. Cię rzucił, nie? Tam to się bawi. Udało się! Jeszcze jeden. Prawie było, super. No. Halo? Antek, ty to chyba na znaki lepiej. No? Tak, ty do. Idziemy znów na pokazy. W tym odcinku dużo nie będziemy rozmawiać do kamery, no ponieważ we wtorek wyjeżdżamy, dzisiaj jest sobota, we wtorek wyjeżdżamy do Włoch i musimy się... Tak, po południu, bo ktoś jeszcze do pracy idzie, a ja już urlopuję, ale no muszę się wyrobić z montażem do poniedziałku, bo inaczej ten odcinek pójdzie dopiero ojejejej. Trzy tygodnie po, tak więc musimy się wyrobić, tak więc dużo rozmawiać nie będziemy, jak zwykle. No, nie wyjdzie jak zawsze, no. Godzinę na ale. Tak więc idziemy do naszych znajomych, bo mamy tam swoje krzesełka. O, Herkules leci! W ogóle to nie robi
Wrażenia na kamerze? Tam nie, poleci w drugą. Nie, nie poleci. W ogóle tego nie widać na kamerze. Jakie to jest ogromne i jak nisko latają. Jak nisko, no nic. To jest potęga. Się siedzi w przyczepie, to wszystko chodzi. Co? Tak. Idziemy na pokazy. Pogoda dzisiaj dopisuje. Dzisiaj już nie pada. Co? Dzisiaj już nie pada, tak jak wczoraj. I przestał wiatr wiać, chociaż tutaj, nie wiem jak jest tam bliżej, ale tutaj już nie wieje, jest fajnie, więc... Ale tym razem już jedziemy do Włoch już z planem, ponieważ mamy zarezerwowany kemping. Tak, ale to nie musimy mówić teraz. Ale już nie będzie takiego spontanu jak rok temu. Tam. Dobra. Nie no, w ogóle to nie oddaję. No. W ogóle zobaczcie, to jest, ile ludzi, kurde, mikrosamolocik. Ile ludzi tutaj jest, a my jesteśmy jeszcze przed w ogóle bramkami. No to jest jeszcze przed bramkami. Tam idź w prawo, może nas tu wpuszczą. Tu mamy kasy biletowe, które już rano praktycznie były zamknięte. Kilkadziesiąt biletów tylko sprzedali chyba i... No nie, niby koniec. Nie było w ogóle. Teraz już naprawdę się pogoda zrobiła, ponieważ nie ma żadnej chmurki na niebie. Chyba pogoda im wynagradza wczorajszy dzień, bo naprawdę teraz jest super. Praktycznie wszystkie loty były odwołane. Znaczy wieczorne, pokazy, nie? Bo wieczorne. No. Bolało niemiłosiernie, ale... Znaczy my na kempingu tak dużo nie dostaliśmy, nie było tak źle jakoś. Lać sobie lało, ale nie zalało nas. Teraz się musimy znaleźć spośród 40 tysięcy ludzi. 30 tysięcy. Musimy dojść do tamtego Telbimu. Tak, do Lexusa. Tam. Daleko. Niech się zgubił, Kozumia się nie zgubiła tak teraz. Robimy timelapsa. Możemy.
Niedzielny poranek. Ekipa już zjadła śniadanko. Idziemy do nich zobaczyć. Ekipa niewiadówek. Pomachajcie. No, wciągnij brzuch. Ekipa niewiadówek. Tutaj uczymy się zdalnie. Uczymy się zdalnie? Tak jest. Jak widać, można połączyć pracę przyszłościową z przyjemnością. Jak widać, zostawiliśmy nasz daszek. Zrobiliśmy sobie ładne zadaszenie. Leżaczki do opalania, trzynastki. Wszystko w komplecie. Powoli będziemy się zbierać. Pogoda nam dopisuje. Jeszcze troszkę tutaj latają. Może uda się jeszcze coś nagrać. No i co? Widzimy się, jak już się będziemy chyba zbierać. Nie spokojnie. Masz ten. No, moją plandekę. Tu mógł podjechać. Zniknął. Czekajcie. Nie pchajcie. Jak widzicie, już tutaj kemping opustoszał. Tutaj też już tylko. Możesz lodóweczkę pokazać, którą pierwsze użycie. Była w samochodzie. Cztery dychy, myślę, że ze spokojem w samochodzie było. Jaką temperaturę mamy? Trójeczka i szesnasteczka na minusie. A jak te kostki lodu? Coś pięknego. Weź trzymaj. Kostki lodu sobie zrobiliśmy. Ale nie użyliśmy. Ale nie użyliśmy nic. Lody mamy nawet. Fryteczki. O, widzicie? Są kostki. Sprawdzimy na gości, czy... Nie. Na szyi działa? Chyba działa. A zamknij te lody, czemu one są otwarte? No bo... Ej, no bo będzie brudne wszystko! No bo tak. No co? Będziesz to mył sam. Cholera. No. Ej! Nie czaskaj! To można. Ale pojedziesz do domu hulajnogą. Nie. Dobra, jeszcze to. Wyschło? Wysuszyło się? Wyschło. To super. Byśmy nie zapomnieli tego później. Machamy! Machamy! Jak zacząłem kiedyś klapkę 230. Jak widać, dwa zestawy podłączone. Pakowanko. Daszek zwinięty, wszystko zwinięte. Wykąpani wszyscy. Prawie. W deszczu? Tak więc co, ruszamy za chwilę. Widzimy się z trzynastką na pewno na Esce. A ci państwo chyba jadą przez miasto. Nie, my na Eskę. Na Eskę? W stronę Wrocławia. To wszyscy widzimy się na Esce. Wszystkie drogi prowadzą na Eskę. Tylko w różne strony. Tak więc co, dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie. Samoloty nam się bardzo podobały, było widowiskowo. Pełno atrakcji. Zachęcamy do przejazdu w przyszłym roku. Na razie, cześć.